Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej debacie Fundacji Batorego. W imieniu Fundacji oraz osobiście prezesa Aleksandra Smolara bardzo serdecznie dziękuję za przybycie panelistów, jak i również Państwa, co jest szczególnie ważne, ten taki ponury jesienny dzień, ale czas mamy super gorący, z tematu wydawałoby się czysto eksperckiego i takiego w miarę rutynowego, zrobiła nam się nielicha awantura, ale myśmy troszkę planując tę debatę pomiędzy dwoma turami wyborów samorządowych, wymyślając jej tytuł, czyli wybory samorządowe 2014, czego się dowiedzieliśmy, postanowiliśmy przynajmniej w jej założeniach wyjść pod prąd tej gorączce politycznej, która za oknami podnosi się i temperatura nie spada, ale wzrasta, z debaty wokół przebiegu liczenia głosów w wyborach samorządowych. Postanowiliśmy jednak troszkę pozostać ekspertami, starać się wykonywać tę pracę, którą Fundacja często podejmuje, to znaczy spróbować wyprowadzić z tego bardziej ogólne wnioski, jeśli chodzi o mapę polityczną, mapę społeczną, jaką z wyborów uzyskaliśmy. Państwo macie w swoich materiałach pytania, które postawiliśmy naszym szanownym panelistom. Grono to bardzo dostojne, przedstawiać chyba nikogo nie muszę. Wszystko te osoby są bardzo znane, utytułowane i cenione. I mamy nadzieję, że dyskusja, do której Państwa bardzo serdecznie zachęcamy, będzie i ciekawa, i też polemiczna, bo pewnie nie uciekniemy od tego, co się zdarzyło jednak z liczeniem głosu. Po drugiej turze wyborów samorządowych planujemy spotkanie eksperckie, w którym będziemy się zastanawiać, co z tym fantem zrobić, jeśli chodzi już sam ten proces liczenia głosów oraz jego konsekwencje społeczne, zakwestionowanie w ogóle demokratycznego charakteru przebiegu wyborów, a również zarzuty o fałszowanie w ogóle wyborów, czy przed czekającymi nas wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi coś należy zrobić, a jeśli co, to jakie będą konkretne propozycje, no bo politycy już formułują pewne koncepcje. Ważny będzie również głos środowiska eksperckiego, znamienitych badaczy procesów politycznych i społecznych. Na początek, proszę Państwa, żeby procedurze stało się zadość, opowiem tak, że nas interesowało przede wszystkim uzyskanie odpowiedzi na klasyczne takie pytanie, zadawane zawsze przy okazji wyborów samorządowych. To znaczy, czy te wybory samorządowe rzeczywiście odzwierciedlają uobywatelnienie się procesu wyborczego i wzrastanie aktywności społecznej ludzi na dole, no bo taka jest idea samorządności, to też wybory były to znowu zdominowane przez wielkie partie polityczne obecne w parlamencie. Czy tak tym razem również z takim procesem mieliśmy do czynienia, czy też jakieś nowe zjawiska się pojawiły, czy ruchy miejskie, które się objawiły często przy na przykład sprawach referendum. W niektórych miastach te referenda odbywały się, odwołanie prezydentów miast, również w gminach, czy to się przełożyło na wynik wyborczy, czy też nie, i czy możemy powiedzieć, że w związku z tym mapa aktywności społecznej, politycznej na dole z tych wyników, które już mamy, rysuje się nam jakaś nowa, interesująca w porównaniu choćby z wyborami, które miały miejsce 4 lata temu, czy też nie. Czy w końcu wybory w okręgach jednomandatowych i bezpośrednie wybory, czy to rozwiązanie sprawdziło się, czy też nie sprawdziło się, czy to poprawia frekwencję, nie poprawia frekwencję i tak dalej. Zatem na zachęcamy Państwa panelistów do odpowiedzi na te pytania, a Państwa później do formułowania pytań i dyskusji. Jako pierwszego poproszę pana profesora Jarosława Flisa. Proszę bardzo. O, profesorze, to jeszcze daleka droga, ale... Dlaczego daleka? Ale to jest... Proszę Państwa, ja jednak będę się... Znaczy jedno z pytań dotyczyło mapy Polski. Trzeba powiedzieć w ten sposób, że trzeba mieć jednak
wielki respekt do tego, co się stało. Bo tak, oczywiście daleko wysuwane wnioski, jakby już było w dyskusji wcześniej formułowane, czy pojawiające się głos w mediach, że sprawa została wykorzystana do podgrzania podziału Polski na oszustów i wariatów przez obydwie strony w największym uproszczeniu. Rzecz ujmując, zmienia to faktu, że na skutek szeregu rzeczy, które no już widać, a z tych danych skromnych, które się pojawiły, niezależnie od podgrzania atmosfery, przez to, że te dane są tak późne, że są szczątkowe, na razie to są rzeczy do zupełnie świeże, no widać, że ten obraz będzie bardzo trudno porównywalny do wcześniejszych obrazów, a i pewnie do późniejszych, mam nadzieję, też. Na tym wykresie dzisiaj rano sobie zadałem trud i przekroiłem znalezione w sieci obrazek JPEG-a, bo z PKW się nic nie da wydobyć bezpośrednio, z wynikami wyborów do sejmików rozbicia na województwa i porównałem sobie to do wyników wyborów poprzednich. Jeśli wziąć za punkt odniesienia liczbę ważnych głosów w 2010 w poszczególnych województwach i zobaczyć, jakie były zmiany poparcia czterech głównych partii i zmiana liczby głosów ważnych, to one się rozkładają w bardzo różne wzory, ja do tego jeszcze za chwileczkę będę wracał, ale widać, że tak, że po pierwsze w skali kraju liczba nieważnych głosów to jest około 8% głosów ważnych z poprzednich wyborów, czyli 1 na 12 wyborców został zmylony przez jakieś nowe czynniki, najprawdopodobniej przez książeczkę. Znaczy, jeśli coś, poprzednie liczby nieważnych głosów były bardzo stabilne. Znaczy, w zasadzie idealnie ten sam model wyjaśniał z czynnikami zupełnie obiektywnymi, jak zmiana frekwencji, liczba radnych na mieszkańców, wyjaśniał w 2002, 2006 i 2010 roku. To były niespotykane, jak na nauki społeczne, stabilne modele. Te modele prawdopodobnie zostały przekreślone przez nową procedurę i mamy w tej chwili nową sytuację. Czy ta sytuacja jest powodem do histerii albo do wzruszenia ramion, że nic się nie stało? W moim przekonaniu na pewno trzeba coś z tym, na pewno wymaga rozwagi. Jeśli na poziomie województw, bo na razie takie dane mamy, ja bym chętnie rozbadał na gminach, ale nie ma. Jeśli policzymy w zmianę poparcia dla poszczególnych partii, właśnie liczono do 2010 roku, jako zmianę liczby jako funkcję zmiany liczby głosów nieważnych, to obraz jest bardzo niepokojący, ale nie taki banalny. A to znaczy, proszę zwrócić uwagę, że w przypadku PiS-u jest bardzo wyraźna zależność. To nie znaczy, to nie musi oznaczać zależności przyczynowej czy oszustwa, ale no problem jakiś istnieje. Natomiast, co ciekawe, w przypadku PSL-u nie. A to znaczy, że nawet przyjąć, że w wyniku nieważnych głosów PiS traci, to PSL nie zyskuje. A to jest taki mechanizm, w związku z czym jeśli liczyć zasadę cui bono, no to przyjąć zasadę cui bono, no to to widzimy, że tak naprawdę Platforma też traci, chociaż oczywiście to jest słabsza, dużo słabsza zależność. Teraz, w jaki sposób można to wyjaśnić, bo to jest jednak bardzo ważne do stworzenia obrazu. Otóż ja sobie stworzyłem taki hipotetyczny model. Na razie mamy za mało danych, żeby go testować. Za chwilę jeden mały test, który mi się udało zrobić na tych danych, które w ciągu ostatnich dwóch dni ściągnąłem z BIP-ów, przepisując PDF, znaczy no, ktoś przepisywał z PDF. Otóż tak, jeśli mamy, bo to jest drugim elementem, poza liczbą nieważnych głosów, jest rozejście się preferencji wyrażonych w sondażach z ostatecznym wynikiem głosowania. Tak? Po spotęgowany efekt przez przedłużający się czas liczenia. Jeśli wyobrazimy sobie dotychczasowych uczestników wyborów sejmikowych jako z jednej strony zadeklarowanych sympatyków, ale też te procenty, ta partia pustej kartki, ci, którzy do tej pory wchodzili do tych wyborów i wyrzucali puste kartki. A to teraz przyjmijmy, że na to nałożyły się pewna strefa problemowa. A czy to są, no nie wnikając w hipotezy, są trzy możliwe hipotezy. Po pierwsze hipoteza poznawcza, znaczy to ludzi przerasta, to, że nie zrozumieli. Oczywiście być może jest też hipoteza etyczna, to znaczy, że ta procedura ułatwiała fałszowanie głosu, wystarczyło na pierwszej stronie postawić krzyżyk na PSL. Jak głos był na inną partię, to był nieważny, jak był pusty, to był na PSL. I w sumie żadnego, a jak już był tam krzyżyk na PSL, no to nie trzeba postawić. No to teoretycznie jest to możliwe. Pytanie, czy to się mogło odbyć w takiej skali.
Plus do tego są elementy motywacyjne, na które zwrócił mi uwagę tutaj dr Żukowski, że tak naprawdę jak się jest zmęczonym członkiem komisji, widzi kartę do głosowania, na której na pierwszej stronie jest krzyżyk PSL-u, to czy naprawdę trzeba sprawdzać na następnych stronach, czy ktoś nie oddał nieważnego głosu? Ha, to też się tak może, zdarzyć, co zmienia klasyfikację głosów. I teraz w jaki sposób to się mogło przełożyć na rzeczywiste głosowanie? To znowu jest teoria i proporcje poszczególnych pasków są oczywiście równe, żeby się tekst mieścił na wykresie, a nie są żadną hipotezą. Otóż możemy wyobrazić sobie w ten sposób, że tak, no część wyborców poradziła sobie, przytłaczająca większość, z książeczką i oddała głos zgodnie z intencją. Aha, te preferencje oddają sondaże, tak? Bo ci ludzie tak przyjmują, że tak chcieli zagłosować. A co im wyszło? No to wyszło inaczej. Część wyborców oddaje nieważne głosy, część rzuca puste kartki, bo dalej się nie przekonała. Część chciała oddać głos, ale nie wiedziała jak zrobić, oddała głos nieważny. Część chciała oddać głos, ale zakreśliła krzyżyk na każdej stronie, chociaż miała wyraźne preferencje partyjne, oddała głos nieważny. Więc liczba głosów nieważnych się tutaj przesuwa. Część wyborców to są nieuświadomieni ludowcy, a to znaczy zagłosowali, postawili krzyżyk na pierwszej stronie, no i bonus za pierwsze miejsce dostał PSL. No i wreszcie jest część osób, która na podstawie szumu, że tyle nieważnych głosów, postanowiła zagłosować w sejmiku, ponieważ nie ma sprecyzowanych preferencji, no to zagłosowała w ramach oszczędności poznawczej na tych kandydatów, którzy byli na pierwszej stronie. Znalazła tego, który jest z mojego powiatu i postawiła przy nim krzyżyk. A to, że był z PSL-u, a czy to czymś przeszkadza, to tak nie jest. Więc mogą być głosy na konkretnych ludzi wedle tożsamości terytorialnej. W tym sensie. I teraz widzimy, że od tego, jak się dobrze tu te rzeczy ustawi, sparametryzuje te różne podziały, to może się okazać, że jest skok, ten nadprogramowy skok PSL-u jest źródłem tych różnych pomyłek, a spadek poparcia dla niektórych partii jest również wynika z takiego mechanizmu. No i na końcu postanowiłem jakoś przetestować to na razie przy skromnych danych efekt pierwszej strony. Tak się akurat składa, że w Małopolsce w części powiatów wszystkie partie wystawiają listy i wtedy karty do głosowania wyglądają tak samo. Natomiast w części powiatów jest tak, że PSL startuje pod lokalnymi szyldami. No, mniej więcej w 1/3 powiatów PSL wystartował jako porozumienie samorządowe albo coś tak i wtedy PiS przechodzi na pierwszą stronę w książeczce głosowania do powiatu. A nie zwrócono uwagi na to, że liczba głosów nieważnych w powiecie, gdzie naprawdę powody do fałszowania, gdyby ktoś chciał, no to są dość umiarkowane, bo wszyscy wiedzą, że kompetencje powiatu są ograniczone. Natomiast liczba nieważnych głosów wybranych do powiatów, przynajmniej w Małopolsce, wzrosła dwukrotnie. A to do sejmiku tylko o połowę. A do powiatu dwukrotnie. W efekcie cały wzrost frekwencji został skonsumowany przez nieważne głosy. Liczba głosów ważnych spadła w powiatach i województwach pomimo wzrostu frekwencji. I teraz, jeśli porównać wynik Prawa i Sprawiedliwości w tych dwóch grupach powiatów, w tych, w których PiS był na pierwszej stronie i w tych, w których PiS był na drugiej stronie. To wygląda to w ten sposób, że wzrost w stosunku do poprzednich wyborów, poparcia do sejmiku, tam gdzie PiS był na drugiej stronie, wynosił 5%, a w powiatach 2%. Wiadomo, w powiatach jest większa konkurencja ugrupowań lokalnych, to też oczywiście może być efekt przypadkowy. Znowu, to jest, mówimy o 6 powiatach i o 10 powiatach tego rodzaju, więc to jest na razie bardzo mała próba z braku danych. W tych powiatach, w których PiS był na pierwszej stronie, w sejmikach nic się nie zmieniało, to znaczy poparcie dla w tych powiatach było mniej więcej rosło podobnie jak w tej drugiej części Małopolski, nie było tu żadnej różnicy, natomiast już w wyborach powiatowych listy PiS wzrosły o dodatkowe 2%. W stosunku do nasze 2 punkty procentowe w stosunku do poprzednich wyborów. No nie jest to może jakiś wzrost wstrząsający, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest, że ta różnica tam jest w zasadzie dokładnie 2,5%, jak się dokładnie przyjrzeć, tutaj są zaokrąglenia. To jest prawie połowa tego wzrostu, który w skali kraju miał PSL. A jeśli rozłożyć to na dane do wcześniejszych wyborów. W związku z czym to z drugiej strony no nie jest to jakiś wynik, który zwala z nóg, ale jednoznacznie wskazuje, że coś z tą książeczką i z pierwszą stroną
może być na rzeczy i wymaga to przeanalizowania w oparciu o wszystkie powiaty w Polsce, bo takie sytuacje się oczywiście będą powtarzać w innych województwach. To jest tak, że oczywiście sytuacja jest zróżnicowana w poszczególnych powiatach. Niemniej to są takie pierwsze sygnały, które zdają się wskazywać, że procedura wyborcza stosowana tym razem uwypukliła wszystkie patologie, które wiążą się z tym sposobem wybierania, jakim jest konieczność wybrania jednej ze 100 osób, a tak to wygląda w sejmikach. To widać, że dla tych wyborców, którzy nie chodzą do wyborów sejmowych, bo to o tym też warto pamiętać, nie chodzą do wyborów ogólnopolskich, to może być problem. Tutaj pojawiają się takie głosy, że przecież w wyborach europejskich już była książeczka, nie było problemu. No zależy, jak to uważnie patrzył. A? To znaczy liczba głosów nieważnych w 2014 w porównaniu z 2009 wzrosła prawie dwukrotnie, znaczy dokładnie o 78%. Ponieważ to był wzrost z 1,5 na 3, no to nikt nie uznał, że to jest znaczący fakt polityczny. No bo też w wyborach europejskich biorą udział ci najbardziej zorientowani i aktywni obywatele. Teraz w zasadzie też wzrósł o połowę ten procent nieważnych głosów, tylko że to był wzrost z 10 na 15. I to już jest znaczący fakt polityczny. Wydaje mi się, że te wyniki wyborów będziemy długo analizować. Mam nadzieję, że one trafią do formaliny w Instytucie Patologii Wyborczej, zostaną tam umieszczone na pamiątkę, żeby pokazać, tak, prosimy wyborów nie przeprowadzać, nie tylko jeśli chodzi o przetarg na system informatyczny, ale również jeśli chodzi o sposób organizacji głosowania i te konsekwencje z tym obłączenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Założenie organizatorów założeniami, a życie życiem. Profesor Flis nas wprowadził absolutnie w bieżącą dyskusję, no i chyba tak już niestety, a może niestety będzie. Proszę bardzo, pan doktor Maciej Dula. Dziękuję uprzejmie. Ja z dużą uwagą słuchałem tego, co Jarosław Flis mówił o wynikach wyborów, ale jakoś czuję się właśnie bardziej w obowiązku odnieść się do tej dyskusji, która się toczy, bo to było trochę sztuczne, gdybyśmy tę dyskusję pomijali. Znaczy, to byłoby koncentrowanie, to też byłoby opowiadanie się oczywiście po jednej ze stron, tak w tym sporze. Znaczy, niby unikanie sporu, ale tak naprawdę mówienie, że w zasadzie się nic nie stało, skoncentrujmy się na tym, jak wyglądają słupki, a sprawa jest, wydaje mi się, poważna i tutaj mamy w zasadzie taką zupełnie odwrotną sytuację niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni, bo zazwyczaj jest tak, że emocje rosną przed głosowaniem i podczas kampanii jest burzliwa dyskusja, potem jest cisza wyborcza, wieczór wyborczy, no i w zasadzie wygaszanie emocji. Tutaj było dokładnie na odwrót, to znaczy mieliśmy dość niejaką kampanię. Znaczy ja nie miałem takiego wrażenia, że to jest elektryzująca kampania, bardzo było ciężko nie pisać, mało odbywało się dyskusji, na przykład Hanna Gronkiewicz-Waltz w ogóle się nie zdecydowała na taką kampanię, w której brała by czynny udział, raczej się ograniczała do otwierania, do pokazywania się w sytuacjach, kiedy nie była zmuszona na przykład do dyskusji, do odpowiadania na kłopotliwe pytania. Kampania była przede wszystkim billboardowa, to znaczy mieliśmy bardzo duży nacisk poszczególnych dużych komitetów na to, żeby pokazać swoich kandydatów, ale nie za bardzo opowiedzieć, o co im chodzi. Widziałem mnóstwo billboardów i parę haseł, natomiast nie bardzo potrafiłem zidentyfikować programy tych kandydatów, jak oni chcą zmieniać swoje lokalne otoczenie. Moim zdaniem wyniki tych wyborów dosyć dobrze pokazują, i teraz jeszcze przy wynikach bym chciał zostać, dość dobrze pokazują, że nie można ufać już wyłącznie strukturom. To znaczy, że struktury przestały wygrywać. Moim zdaniem
bardzo słabe wyniki mimo wszystko prezydentów rządzących. Znaczy to, że w zasadzie tylko w Łodzi rządząca prezydent została wybrana w pierwszej turze, a w innych dużych miastach prezydenci nie dali rady. I to byli prezydenci albo związani z Platformą, albo bliscy Platformie, albo nie kłócący się z Platformą. W zasadzie w żadnym też z tych dużych miast duży kandydat PiS-u nie zagroził rządzącym prezydentom. To znaczy oni nie wygrali, a jednocześnie nie było tak, że na plecach czuli oddech kandydatów z PiS-u. Mam wrażenie, że widać, że struktury nie wygrywają wyborów. To widać najmocniej w przypadku SLD. Znaczy SLD zanotowało fatalny wynik. W Warszawie to była katastrofa. Znaczy, i to wynikało z przekonania, że w zasadzie 10% to mamy zawsze. Znaczy, nie musimy robić żadnej kampanii, nie musimy się starać, nie musimy się zastanawiać nad kandydatem. Wystarczy, że go wystawimy, pokażemy i on zrobi te 10%. I biedny Sebastian Wierzbicki został wystawiony do walki z Hanną Gronkiewicz-Waltz i sromotnie poległ. Mam wrażenie, że to, że struktury nie wygrywają już automatycznie, jest dowodem jednak na wypalanie się tego układu politycznego. Znaczy, ja mam wrażenie, ja odnoszę się przede wszystkim do pierwszego pytania zadanego przez organizatorów, to znaczy do tego, czy te wybory coś nam mówią o przyszłych wyborach. Przyszłe wybory oczywiście odbędą się jeszcze według starych schematów, ale nie jestem pewien, czy kolejne to będą wybory, w których spotykać się będzie Ewa Kopacz z Jarosławem Kaczyńskim. Mam poważne wątpliwości. I jednym z symptomów zmiany jest moim zdaniem przyzwoity wynik ruchów miejskich. Znaczy to nie jest oczywiście wywrócenie stolika, prawda? Ale to jest dobry wynik. Tomek Leśniak w Krakowie uzyskuje 7%, Joanna Erbel w Warszawie prawie 3%, Miasto jest nasze, wchodzi do rad dzielnicy w Warszawie. To są dobre wyniki jak na ludzi, którzy byli w zasadzie pozbawieni pieniędzy, bazowali na zasobach towarzyskich i bazowali na swoim entuzjazmie i to się w jakimś sensie opłaciło. I teraz chciałbym przejść do tego, co nas pewnie najbardziej pochłania teraz, to znaczy do tego, co się działo po wyborach. I moim zdaniem to, co się działo po wyborach, też jest dowodem na to, że rządzący politycy, przede wszystkim chodzi mi o prezydenta i panią premier, w jakimś sensie tracą intuicję, że oni nie są liderami, którzy są w stanie sprostać sytuacji, bo to mamy sytuację kryzysu zaufania do instytucji państwa, a oni mówią, że w zasadzie nic się nie stało i każdy, kto to krytykuje, jest szaleńcem. Znaczy PKW nie jest w stanie podać wyników, mówi nam tylko, kiedy je poda, nie mówi o tym, na czym polegają problemy, nie mówi, jak ma zamiar z nich wyjść. Ja wchodziłem na stronę PKW w piątek. Na stronie PKW była tylko informacja o frekwencji na 17 z niedzieli, ile kart wydano, i informacja o tym, że przerwali liczenie, bo ktoś wdarł się do budynku PKW. Do diabła. Znaczy zupełnie czegoś innego oczekujemy od takiej instytucji. Oczekuję od niej informacji, co się dzieje, jak ma zamiar wyjść z tej sytuacji. Jak są liczone głosy, co się działo z kartami, kiedy komisje nie mogły wpisać protokołu. Czy były w jakichś zaplombowanych pomieszczeniach, czy nie. Czy każdy mógł w zasadzie dowolnie przeglądać te karty i wpisywać krzyżyki na PSL czy na kogoś innego. Czy to są poważne pytania. Nie mówię, że to się działo. Ja też mam takie przekonanie, że to jest zbyt złożony aparat, żeby można było tak łatwo zrobić fałszerstwo. Ja siedziałem też w komisjach. Wiem, że najczęściej są to komisje, w których siedzi dużo różnych ludzi, tak, z różnych stron. I to nie jest tak łatwo się dogadać, że ludzie sobie patrzą na ręce. Ale to jest sytuacja jednak kryzysowa. I w tej sytuacji PKW w ogóle nic nie robi, a pani premier, pan prezydent mówią, że nie można krytykować. I co jest ciekawe, pani premier dzisiaj reagując na słowa Jarosława Kaczyńskiego o tym, że wybory zostały sfałszowane, mówi, że
Każdy, kto krytykuje swój kraj, jest niebezpieczny dla swojej ojczyzny. Znaczy tkwi w tym błędzie, tkwi w tej błędnej strategii, znaczy mówienia, że w zasadzie nic się nie stało i należy się zamknąć. Ja jestem zdziwiony, jak bardzo słabą liderką jest Ewa Kopacz, jak bardzo słabym liderem jest Bronisław Komorowski. A widzę, że dosyć sprytnym, bo myślę, że to jest pewien rodzaj kalkulacji, jest Jarosław Kaczyński. Znaczy, widzę, że on wyprzedza wydarzenia, tak? Ma wolę walki, nie myśli o polityce w kategoriach takiego zwykłego zarządzania. Oni liczą, że w zasadzie ta sytuacja tak będzie ustawiona jak teraz i nic się nie zmieni. Znaczy zawsze będzie ten spór PO i PiS i to się zawsze w ten sposób będzie kręcić. Ja mam wrażenie, że podobne tendencje występowały w tak zwanym drugim SLD. Znaczy wtedy też działacze, ja z nimi rozmawiałem wtedy. Oni też mówili, to już zawsze tak będzie. Teraz my, później prawica. Znaczy, że to już jest zaklepane. I za 2 lata nie było tej partii. Nie było tej partii, także dlatego, że nie było liderów, oczywiście, znaczy skompromituje się bądź odchodzi 2-3 osoby i nagle struktury nic nie znaczą, bo też te struktury są bardzo słabe, tam nie ma ludzi, tam nie ma osobowości, partie nie wykształcają, nie lubią w ogóle osobowości. Partie lubią żołnierzy, partie lubią porządek, lubią tych, którzy potakują. Każdy, kto, no, parafrazując słowa Ewy Kopacz, każdy, kto krytykuje swoją partię, nie jest jej dobrym członkiem. Ja mam wrażenie, że to jest koniec tego układu. Znaczy nie dlatego, że chcę tego, czy nie, znaczy beznamiętnie na to patrzę. Beznamiętnie, to po prostu już przestaje działać. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że nie będę się jakkolwiek odnosił do ocen, skończył się czy nie skończył układ polityczny, jeśli chodzi o struktury, natomiast wydaje mi się, że nie można chyba formułować na podstawie tych wyników prezydentów dużych miast zbyt daleko idących wniosków, bo mapa jest zdecydowanie bardziej różnorodna niż mówienie, że oni przegrali. No bo tak, w pierwszej turze nie wygrali prezydenci Warszawy, Wrocławia i Gdańska, wygrali w poprzednich wyborach, no ale wygrał Lublin i wygrał tradycyjnie Rzeszów, Toruń, Gorzów wygrał, Białystok, Gdynia nie jest wojewódzki. A Białystok chyba nie wygrał, ale w Poznaniu była druga tura, w Szczecinie była druga, ale urzędujący prezydent zdecydowanie skoczył pod górkę, w Olsztynie będzie druga tura, ale z pewnym pieprzem i co tam jeszcze? Opole zostało. W pierwszej turze, tak? Czy nie, druga tura będzie. W związku z tym wydaje mi się, że... Jest aż tak zróżnicowane. Jest bardzo zróżnicowane i ono powiela jednak pewne lokalne układy, siłę lokalnych układów, a nie jest chyba... I struktur właśnie, siły albo gdzie są konflikty, albo też jakieś problemy mają z kandydatami. Albo z genius loci, no, wytłumaczyć przypadek prezydenta byłego Małkowskiego w Olsztynie, no to jest... Ja się nie, chociaż to miasto bardzo dobrze znam, ale się nie biorę, tak powiem. Okej, okay. Tyle komentarza. Pani profesor Anna Materska-Sosnowska, proszę bardzo. Do profesora niedaleko, więc jeszcze Maria, wszyscy będziecie profesorami. Szanowni Państwo, pozwolę się odnieść do tego, co mówił przede mną Jarek Flis i tak jak on, muszę zrobić pierwsze podstawowe założenie, to wszystko to są hipotezy i tak naprawdę to chodzimy po takim trochę bagnie grząskim, dlatego że nie ma danych i tych danych długo nie będzie. Wyborami już parę lat się zajmuję i mówiąc szczerze, bawi mnie strona PKW, gdy to wygląda jak chyba w 91 roku. No to jakby wyglądała w 91 roku, czyli wszystko jest w tabelkach tylko i wyłącznie w
spakowane i nic z tym nie można zrobić, wszystko na piechotę trzeba ręcznie liczyć albo schodzić właśnie gdzieś tam do ogłoszeń gminy. Ale parę uwag, jeśli można chwilę jeszcze Państwu zabrać. Po pierwsze, tak jak wyszło nam z rozmowy jeszcze przed rozpoczęciem, trochę przez zaniechanie, ale PKW zrobiło nam, analitykom, krzywdę, blokując dostęp do tego, jaki jest udział kart nieważnych, jakie to są karty, z czego one wynikają. Jeżeli nie mamy tej podstawowej danej, to właściwie cała reszta to w ogóle już jest tylko hipoteza. Czy dostawiono krzyżyki, czy nie dostawiono krzyżyków, czy były to głosy po prostu nieważne. Wydaje mi się, że musimy zrobić dwa podstawowe założenia. Po pierwsze, nie możemy tysiące ludzi, którzy pracowali w komisjach wyborczych, ciężko, przypomnę, że dieta wynosiła 380 zł, a ich praca średnio się wyciągnęła do półtorej doby w najlepszym. Proszę? Przewodniczący tylko. Tak, dla przewodniczącego 360 czy 380 zł. Więc przede wszystkim to są społecznicy i ja bardzo proszę, żebyśmy nie uogólniali, właśnie nie mówili, że bo sfałszowali, bo tak jak powiedział Maciek Dula, no to do tego trzeba byłoby co najmniej kilka osób. Po drugie, wydaje mi się, że ten system, w sumie to dobrze się stało, jak się stało. Dlatego, że 25 lat działania pewnego systemu pokazuje, daje moment właściwie na po pierwsze refleksję, po drugie na poprawienie pewnych kwestii, które poprawione być powinny. Wydaje mi się, że największym czynnikiem, który na tym zaważył, to jest czynnik ludzki. Dlatego, że zmieniają się praktycznie co wybory przepisy szczegółowe. Czy krzyżyk musi być równiutko w kratce, czy pod kratką, czy będzie książeczka, czy nie będzie książeczki, czy będzie napis na książeczce, no bardzo jednoznaczny, ale drobnym drukiem na samym dole jest napisem bardzo mało czytelnym. I te rzeczy od strony technicznej jesteśmy w stanie wyeliminować i na takie rzeczy mamy wpływ. Na czynnik ludzki, czyli na to, w jaki sposób są przeszkolone wszystkie komisje, a szkolenia odbyły się, podobno były bardzo małej, bardzo niskiej jakości, na to wpływ teoretycznie tylko mamy. Ale moim zdaniem są to czynniki, których nie możemy pomijać. Kolejna kwestia, jeżeli patrzymy na wzrost poparcia, które Jarek przedstawił, to zwłaszcza wzrost poparcia w powiecie pokrywa się ze wzrostem poparcia na pierwszą partię, która była zarejestrowana w książeczce w Warszawie w zeszłych wyborach. Oczywiście mówię o wyborach samorządowych. Więc to jest ten plus dla partii, która losuje numer jeden. Czy jesteśmy w stanie to wyeliminować? Jeżeli zrobimy okładkę z instrukcją, prawdopodobnie tak, ale nie do końca. Po drugie, nie bierzemy pod uwagę faktu, że sejmik jest organem, który jest najdalej od obywatela. Nieprowadzenie kampanii wyborczej, nieinformowanie, czym zajmuje się sejmik, nieinformowanie, kto startuje do sejmiku, to są pojedyncze ulotki i też nie od wszystkich partii, w moim przekonaniu zaważył również na tym, że było bardzo dużo nieważnych kart, pustych kart. W zeszłych wyborach wszystkie karty nieważne, wśród kart nieważnych, puste karty to było 70%, tak Jarku? Około 70%. I uważam, że no, zależy oczywiście tak, zależy od województw, ale to mniej więcej był ten rząd wielkości, więc o tym też trzeba mówić. To był jeden punkt taki czysto techniczny, na którym powinniśmy chyba się zastanowić. Druga sprawa, co zmienia nam, jak zmienia się nasze patrzenie na to. Maciek powiedział o ruchach miejskich. Ja nie wiem, czy to jest sukces. W Warszawie na 423 radnych dzielnic mamy 93 osoby, które są niezwiązane bezpośrednio z partią. Ale wśród tych 93 osób, na przykład największe przedstawicielstwo z ruchów miejskich to ma Rembertów w dzielnicy 12 osób. Ale proszę Państwa, na przykład Bemowo, które mi gdzieś zniknęło, Bemowo ma 9 i to są osoby związane z Jarosławem Dąbrowskim, czyli powiedzenie o nich, że to jest ruch miejski, no to jest no, dalekim założeniem tego ruchu miejskiego, więc ja bym tego nie przeceniała. Oczywiście dużo lepiej wygląda to w radach gmin i tam faktycznie rzadko kiedy, jak sprawdziłam,
Zaraz zrobię uwagę. Jak sprawdziłam województwo mazowieckie i województwo wielkopolskie, mazowiecki z przyczyn oczywistych, wielkopolskie interesował mnie wynik PSL bardzo dobry kosztem właśnie Platformy Obywatelskiej. W znakomitej większości rad to są przedstawiciele ruchów miejskich. Tylko te ruchy miejskie bardzo często są nazywane ruchami miejskimi, a to są działacze partyjni. I nie wiem, czy to są ruchy miejskie wtedy, tak? A będą należały do tej samej grupy chyba samorządowców, jeśli się mylę, proszę mnie poprawić. W związku z tym, to się również wiąże z tym, w jaki sposób SLD wystawiało swoich kandydatów. To, co się działo na Mazowszu, w jakie weszli konflikty, ile wycofali poparcie, ile tylko z twardym szyldem, przełożyło się bezpośrednio na to, jaki uzyskali wynik. W związku z tym wydaje mi się, że mówienie dzisiaj o sukcesie takiej samorządności, obywatelskości, no tak, ale nie wiem, czy sama zmiana szyldu już poprawia nam tę obywatelskość. A pytanie Jarka odpowiedziane po cichu, powiem, ale czy partie nie są obywatelskie, tylko się gdzieś tam te szyldy zmieniają. Więc wydaje mi się, że ta sytuacja nie jest jeszcze na tyle dobrą sytuacją, jakby się wydawać mogło. Najlepiej w moim przekonaniu oczywiście wygląda to w okręgach jednomandatowych i tam faktycznie jest bardzo ciekawa sytuacja, ale to z kolei zobaczymy, jak to wyjdzie w układankach koalicyjnych. Bo w moim przekonaniu tak naprawdę dopiero zaczyna się zabawa na tej scenie samorządowej, jak będą zawierane koalicje i jak będą budowane większości, dlatego że to dopiero pokaże, czy faktycznie mamy tę obywatelskość i tę samorządność wypracowaną. Kolejną analizę, o której Jarek wspominał, to jest na przykład analiza, jak wypadły kobiety w tych wyborach i wszystko wskazuje na to, że gorzej niż w wyborach poprzednich i na tym my kobiety straciłyśmy wystawianiu. Jeszcze było jedno pytanie, ale mi umknęło, więc ewentualnie pozwolę sobie później jeszcze poprosić o głos. Dobrze? Tak jest. Jedno to jest prognoza na następne parlamentarne. Ale najpierw się uporajmy. Ja bym na przykład chciała wiedzieć, czy wszyscy mówią, że nie jest możliwe poprawianie ordynacji przed minimum na pół roku przed kolejnymi wyborami, ale wydaje mi się, że są takie techniczne niedoskonałości. No dla mnie dużą niedoskonałością są te karty nieszczęsne, tak? Że chyba tutaj powinien parlament wypracować kompromis i zgodę, bez wchodzenia w takie dużo głębsze. Proszę, na okładkę tam. Nie, bo przy kartach to akurat były płatki, mamy książeczkę. Tak. Przyczyniło się do tego wprowadzenie nakładek. A nie, oczywiście. No, zdecydowanie. Zgoda, tylko że to nie tłumaczy, bo to absolutnie nie tłumaczy, dlatego że książeczka była nie do końca, mówiąc delikatnie, dobrze przygotowana. Oczywiście dzisiaj wszyscy nad tym lamentujemy. Wzór książeczki był od sierpnia znany czy od lipca i też nikt tego nie zauważył i nie podniósł tego. Więc też nie do końca jesteśmy bez winy. Dziękuję bardzo. I na koniec pan profesor Rafał Matyja, proszę bardzo. Dziękuję. Ja tylko na początku chciałbym się odnieść do tego, o czym mówił pan Maciej Gdula, to znaczy do sporu dotyczącego stanu naszej wiedzy o wynikach wyborów, bo ja uważam, że to nie jest spór tylko między politykami. Gdyby był tylko między politykami, oczywiście on ma swoją logikę, moglibyśmy się nie wypowiadać, ale dla mnie najbardziej przykre w tym względzie były wypowiedzi ludzi reprezentujących, tak chyba można powiedzieć, środowisko sędziowskie, bo jeżeli wypowiada się pierwszy prezes Sądu Najwyższego, co prawda w oświadczeniu podpisanym tylko przez rzecznika, no ale wyrażającym jego stanowisko i mówi we wtorek po wyborczy, że zawiódł system, a nie ludzie, a doskonale wiadomo, że pojęcie zawiódł system jest tutaj zupełnie nie na miejscu, bo jeżeli w czwartek przed wyborami było wiadomo, że system, są kłopoty z systemem, to można było w czwartek przed wyborami przygotowywać plan B. Tego planu B nie było w poniedziałek, wtorek, środę i tak dalej. On się zaczął rysować w postaci bardzo enigmatycznego sformułowania liczenie na piechotę. Jeżeli sędziowie PKW będą się tak komunikować z nami, zarzucając jednocześnie nam niekompetencje w zakresie znajomości kodeksu wyborczego, konstytucji i wszystkiego, a część dziennikarzy będzie im sekundować, mówiąc, że o konstytucji zgodnie z ich wyobrażeniem o konstytucji mają prawo się wypowiadać prof.
profesorowie prawa konstytucyjnego, to będziemy mieli bardzo duży... Bardzo duży kłopot, bo to, co mogło zrobić PKW, i teraz będę chciał powiedzieć w polemice z tym słowem, że zawód system, nie ludzie. Oczywiście jest awaria systemu informatycznego, to się nie powinno zdarzyć, ale się zdarzyło. Wtedy trzeba zrobić wszystko, i to wiadomo, no chociażby z zasad ustrojowych państwa, że zrobić wszystko, żeby utrzymać zaufanie obywateli do państwa i do procedury wyborczej, która jest jedną z ważniejszych. Na przykład powiedzieć, że wobec tego, to co jest wieszane i tak jest upubliczniane, czyli obwieszczenia, protokoły komisji obwodowych, wieszane są na drzwiach lokalu, wobec tego wszystkie te protokoły w formie PDF-u czy dowolnej są publikowane na stronie internetowej PKW, a jeżeli ta strona z jakichś powodów nie działa, można się zwrócić do innych organów państwa o wsparcie, pomoc, można poprosić informatyków pracujących dla innych organów państwa. Nie wiem, dlaczego to nie nastąpiło, skoro prezes KBW ma podobno 5 informatyków. Jeżeli jest konieczna pomoc, ja bym się nie zdziwił, gdyby ktoś został oddelegowany do pracy tylko przy skonstruowaniu kalkulatora porządnego, przeniesienia danych do arkuszy Excela. Gdybyśmy mieli to w poniedziałek lub wtorek, nasze zaufanie do tego, że oczywiście stało się coś złego, ale podejmuje się pewne działania zmierzające do transparentności, byłoby większe. No dzisiaj nie mamy dostępnych protokołów obwodowych Komisji Wyborczej i nie można weryfikować żadnych hipotez. Druga rzecz, którą moim zdaniem również można było zrobić, to powiedzieć, że w tej sytuacji to mógł zrobić właśnie chociażby środowisko sędziowskie. Najważniejsze jest poznanie prawdy materialnej, czyli czy zrobienie choćby wylosowanych publicznie obwodach, w których były duże odsetek głosów nieważnych, i przeprowadzenie albo inspekcji na mocy tego, co może zrobić PKW, albo kontroli już na poziomie sądów okręgowych, później, jeżeli będą zgłaszane takie wnioski. Można było po prostu powiedzieć obywatelom, mamy wątpliwości, wy też macie wątpliwości, jeżeli chcecie je rozjaśnić, złóżcie takie i takie wnioski czy protesty wyborcze, my je będziemy rozpatrywać, sięgając do głosów. To bardzo zmieniłoby klimat w Polsce. Ja bym nie miał poczucia, że oczywiście mówię wszystko jedno, co mówiłby Jarosław Kaczyński, Ewa Kopacz i Radek Sikorski. Ja bym miał poczucie, że ktoś, że leci z nami pilot. Także państwo ma serwisantów, którzy w momencie kryzysu mówią, system się rozpadł, robimy szybciutko nowy, my o to dbamy, wasze zaufanie jest dla nas najważniejsze. No, a my mieliśmy raczej inwektywy pod adresem tych, którzy zadawali pytania i zgłaszali wątpliwości. To jest napięcie nie między partiami politycznymi, ale między obywatelami zainteresowanymi wynikiem wyborów, a środowiskiem sędziowskim reprezentowanym nie tylko przez sędziów PKW. Druga rzecz, znaczy z tego moim zdaniem wynikają dwie rzeczy, tego czego się trzeba teraz domagać, nie przedterminowych wyborów, skrócenia kadencji, tak, tylko dwóch aspektów prawdy. Jak najszybszego powieszenia protokołów obwodowych komisji, w dowolnej formie udostępnienia tego. Najlepiej w arkuszach Excela, bo to się łatwiej liczy, ale w dowolnej formie. A po drugie, sformułowania procedury, które przywróci naszą zaufanie do organów, na których to jest obowiązkiem. Po prostu, nawet mówię, losowej, jeżeli nie można przeprowadzić kompleksowej kontroli tych głosów, które zostały uznane za nieważne. Może się okazać po prostu różne rzeczy, tak? Ja przyjmuję z pokorą te wszystkie hipotezy Jarka Flisa, ale może mogą być jeszcze ciekawsze rzeczy, tak? Może się okazać, że liczba głosów nieważnych została przeszacowana. Przypominam, że w tych dokumentach OBWE dotyczących poprzedniego roku było wskazywane, że zbyt skrupulatnie traktuje się kwestię nieważności głosów. Na przykład, mimo że wiadomo, jaka jest intencja głosującego, bo postawił coś, co przypomina, mówiąc kolokwialnie, ptaszka, to jednak, ponieważ nie jest to krzyżyk, to komisja uznaje głos za nieważny. No, rozmaite rzeczy wchodzą w grę i też uwaga do obojga państwa, którzy się powoływali na własne doświadczenie. Jeżeli to jest doświadczenie w Warszawie albo na obrzeżach, to ono może być inne niż doświadczenie w komisjach na prowincji, gdzie no również stopień przygotowania, ale dominacji przewodniczącego komisji nad członkami komisji, różnych takich rzeczy jest, może zmieniać kształt pracy komisji. Więc to bardzo cenne doświadczenie, ale ono może nie być ważne w całym kraju. I teraz przechodząc do pytań, które zadali organizatorzy. Wybory się toczyły, o czym się rzadko pamięta, na czterech polach, to nie są pola dokładnie formalnie wyznaczone, ale ja spróbuję nazwać, oraz piątym, do pewnego stopnia urojonym, o które najczęściej pytają dziennikarze, czyli kto wygrał wybory. I jakie są skutki dla wyborów parlamentarnych. Ja zacznę od piątego, które oczywiście wybory w tym sensie, liczby głosów oddanych do sejmiku, tam gdzie można
dyskutować o wygranych wyborach i konsekwencjach do wyborów parlamentarnych. Wygrało Prawo i Sprawiedliwość, miało po prostu najwięcej głosów. Ale wiele więcej z tego nie wynika, bo moim zdaniem wpływ istotny na wybory miał ten pierwszy realny poziom, na wyniki wyborów parlamentarnych. Czyli ten poziom, na którym wybierano sejmiki, wybierano skład sejmików i ich władzę. I tutaj pierwsza wiadomość jest oczywiście sprzeczna z tą wiadomością z piątego poziomu. Tak? No to PiS przegrał te wybory, bo nie zyskał ani jednego sejmiku więcej. Wynik jest koalicyjny, no dzisiaj pan wicepremier Piechociński i pani premier Kopacz ogłosili koalicję ogólnopolską w sejmikach, więc jest jasne, że będzie 15-1. Trzeba tylko, to też jest ważne, że tylko w jednym województwie trzeba dokooptować dodatkową siłę polityczną, to jest województwo śląskie. Może to być RAŚ, może to być SLD. Można też czekać na jakieś tam dekompozycje, być może, ale no, na początku trzeba będzie pewnie któraś z tych dwóch sił wybrać i poszerzyć koalicję. To jest bardzo zła wiadomość dla Leszka Millera, bo oznacza bardzo duże osłabienie jego partii. Na to wiele osób nie zwracało uwagi, bo wynik 9% może być różny. Tak? Gdyby był potrzebny w 5 województwach, to byłoby dla niego dużo lepiej, nawet gdyby miał 7%. To oczywiście arytmetycznie jest może nie jasne, ale tak się politycznie mierzy ten wpływ. Ja uważam, że wynik wyborów sejmikowych to jest to, co będzie miało ogromny wpływ na wybory parlamentarne. Dlatego, że może inaczej niż większość komentatorów, dla mnie w polskiej polityce podział nie jest na te partie, które występują w sondażach, tylko na wielką wyobrażoną partię stabilności i kontynuacji, wielką wyobrażoną partię zmiany. Tak? I moim zdaniem z różnych powodów, o których dzisiaj na pewno nie rozmawiamy, te wybory wygrała partia kontynuacji. W mniejszym stopniu niż się spodziewaliśmy, jeśli chodzi na przykład o prezydentów miast, bo tam potrzebna jest druga tura, no ale oni sobie poradzili nieźle, zaraz będę starał się to pokazać. Natomiast ta partia kontynuacji będzie miała 15 sejmików. 15 sejmików oznacza, że cały aparat partyjny i cały aparat lokalny wie, że to PSL i Platforma przez 4 najbliższe lata będą rozdawać środki europejskie. I to ze względu na to, kim jest pan marszałek, pan wicemarszałek i członkowie zarządu, można udzielać poparcia w kampanii parlamentarnej. Na poziomie wójta, starosty i tak dalej. Ci ludzie udzielą poparcia tym kandydatom partii w wielu miejscach, którzy odzwierciedlają rządzącą w sejmiku koalicję, bo to jest najlepszy mechanizm klientelizmu, który ja znam z poziomu lokalnego. On w Warszawie jest słabo zrozumiały i w zasadzie wszyscy ziewają, jak ja o tym staram się mówić. Natomiast no, z miejsc, w których przebywałem przez lat kilkanaście, to wizyta marszałka dzisiaj wzbudza emocje, a nie żadnego ministra czy nawet prezesa jakiejś partii. Dobrze, teraz wyniki wyborów na poziomie sejmiku mają oprócz względu partyjnego, o którym powiedziałem, też pewien wzgląd, który mnie bardzo interesuje jako kształt nowych elit. Średnia wieku nowo wybranych sejmików to jest 51 lat. To jest, można dyskutować, czy to dużo, czy mało. No, moim zdaniem mamy do czynienia z powolnym takim procesem jednak starzenia się elity politycznej. 55,7 to jest średnia wieku radnych z SLD, 53 PSL-u, 52 Platformy, 48,7 PiS-u. Co jest bardzo ciekawe, jeżeli podajemy te dane, to mnie zawsze interesuje odsetek ludzi poniżej 40. Uważam, o ile nie jestem wielkim entuzjastą rozmawiania o tym, czy dostatecznie dużo jest osób poniżej 30 w polskiej polityce, bo to różne są mechanizmy jakich szybkich awansów młodzieżowych, to jednak poniżej 40 już jest jakaś w miarę reprezentatywna grupa względnie młodych ludzi, którzy zastąpią polityków obecnie rządzących. No i tu jest ten odsetek jest 16% we wszystkich sejmikach. To jest dużo lepiej na przykład niż poszło w wyborach europejskich, gdzie był w momencie, kiedy parlament rozpoczynał kadencję, nie w momencie wyborów, był tylko jeden młody polityk poniżej 40, nazywał się Wałęsa, więc to w zasadzie dezawuuje też jego wybór jako młodego, bo wiadomo,
To jest grzeczność wobec pewnego starszego pana również wyrażona. Najwięcej młodych polityków jest 31% w sejmiku mazowieckim, 24% w łódzkim. Być może nieprzypadkowo te sejmiki też są sejmikami, gdzie jest największy odsetek kobiet. Najniższy, to znaczy, aż wstyd powiedzieć, że to najniższy, zero, nie ma ani jednego radnego poniżej 40 w sejmiku opolskim. 6%, 7% to są sejmiki pomorski, kujawsko-pomorski, lubuski. Także to pokazuje skalę niedoreprezentowania tej grupy, która jest wyżem demograficznym w Polsce. Tak? Bo to jeszcze ten aspekt warto pamiętać. Moim zdaniem to jest na różnych poziomach źle i tu na przykład no tam, gdzie mamy konkurencję z łatwą do policzenia z krajami Unii Europejskiej. My wprowadziliśmy trzecią co do starości grupę w średniej wieku, grupę w Parlamencie Europejskim, a spośród krajów dużych no najstarszą, ale dwie polskie partie, to znaczy PiS i Platforma, te, które mają powyżej 10 mandatów, są liderami klasyfikacji. Platforma jest najstarszą partią w Parlamencie Europejskim spośród tych, które mają powyżej 10 mandatów, a PiS ma najmniej kobiet spośród tych, które mają powyżej 10 mandatów. No i to trochę pokazuje też pewien format polityczny, w którym tkwimy. Jeśli już zacząłem mówić o reprezentacji odsetku kobiet w skali sejmików, to jest 23%, czyli to jest porównywalny odsetek, jeśli chodzi o to, co obserwujemy w Sejmie, czy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, tam jest też 23,7, 23,5, no więc to jest mniej więcej to samo. 41 i 33% to jest sejmik mazowiecki i łódzki. Najmniej jest w świętokrzyskim 10%, w pomorskim 15%, 17% w opolskim. Co ciekawe, te dane w ogóle się nie pokrywają z pewnymi takimi dystynkcjami bardzo mocno używanymi w ogólnopolskich telewizjach na Polskę A i B, tą Polskę lepszą, czyli Wielkopolskę i powiedzmy Pomorze i tą Polskę gorszą, czyli Podlaskie. Bardzo mnie zaciekawiło, bo śledzę, zwłaszcza w naszym środowisku akademickim, te dystynkcje. Profesor Wiatr powiedział, że gdyby najwięcej głosów nieważnych było w Podlaskim, to on by zrozumiał, no bo tam to przecież, prawda, wszyscy wiemy o Podlaskim same najgorsze rzeczy, no ale jak w Wielkopolskim, to on nie rozumie i to jest dziwne. No więc to jest moim zdaniem, znaczy te dystynkcje być może będą się inaczej, znaczy ten materiał może każe pomyśleć trochę inaczej o nich. Jeśli chodzi o sejmiki, to też ciekawe, że średnia wieku jest najniższa w łódzkim i mazowieckim, najwyższa w warmińsko-mazurskim, opolskim i pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, czyli akurat tych sejmikach raczej z zachodniej części Polski. To, co chciałem powiedzieć jeszcze teraz, przechodząc do wyborów na poziomie drugim, czyli istotnym i rozpoznawalnym, czyli miejskim, to ja do końca się nie zgodzę, że, znaczy tak, widać wyraźnie, że mniej zostało prezydentów wybranych w pierwszej turze, jeżeli dobrze pamiętam, w poprzednich wyborach było 55, teraz 36, w tym 34 wybranych ponownie. No, ale to jednak jest dość duża grupa, jak na pierwszą turę, a w wyścigu bierze dalej taka grupa, że to może być jeszcze cały czas 80 parę, 90. Oczywiście nie wszyscy oni wygrają, ale to wysoki poziom reelekcji. Ja, ponieważ mieszkam na południu Polski, to zawsze z zazdrością zaglądam przez granicę do Czechów i Słowaków. Tam w Czechach w zasadzie w żadnym dużym mieście nie został ten prezydent na drugą kadencję, co rządził. Tam jest inny system, oczywiście Rada wybiera prezydenta, ale tak się złożyło, że nawet tam, gdzie wygrywała partia, ta, która miała poprzedniego prezydenta, to i tak się zmienia z różnych powodów. Na Słowacji jest podobny system jak u nas, nie ma drugiej tury, tak? ale jest pierwsza tura w powszechnych wyborach. W miastach powyżej 50 tysięcy, no nie szukajmy dalej, 50% zmiany. Tak? Także można, to nie jest kwestia tylko systemu wyborczego, to jest kwestia podejścia społeczeństwa do wyborów i tego, czy chce zmieniać, czy nie chce zmieniać. No nie będę już oczywiście Państwu mówił, jak szybko tam są znane wyniki wyborów, bo to pewnie wszyscy wiecie, tak w ciągu kilku godzin są pierwsze wyniki. Takie, po których można sądzić, kto wygrał wyniki, nie żadne exit pole, tam się exit pola pod tym względem nie opłaca robić, bo skoro wyniki są 4 godziny na przykład po takich, które pozwalają ocenić i można rozpocząć program dyskusji w studiu wyborczym,
a wyniki kompletne na Słowacji były po prostu drugiego dnia w niedzielę, bo tam głosowanie było w sobotę. Więc teraz wracając do naszych kwestii miejskich. Wydaje mi się, że poziom reelekcji pokazuje nam i poziom reelekcji, i poziom trafienia do drugiej tury na bardzo dużą siłę takiej partii, miejskiej partii kontynuacji i stabilności. W mieście, którym się ostatnio przyglądam, prezydent powiedział dość jasno, nie przygotował strony internetowej, nie miał programu wyborczego, to jest Bielsko-Białe, 180 tysięcy mieszkańców, nie brał udziału w debatach telewizyjnych, internetowych żadnych. Powiedział tak w jednym z niewielu wywiadów. On ma 7 tysięcy pracowników, to jest bardzo duża armia, to mu podlega. Jakby, nie mówił, że to są wyborcy, ale no, to jest poważna sprawa. Nikt tej grupy ludzi nie rozumie tak jak on, tak, z kandydatu. Jest bardzo ciekawe, jest druga tura z postacią, która może być Państwu znana z ogólnopolskiej polityki. Kontrkandydatem prezydenta klubu to jest Janusz Okrzesik i to może być bardzo zaskakujący wynik, to znaczy to jest jeden z takich kandydatów, którym dawałby mimo wszystko szansę na zmianę status quo, również ze względu na to, no, że może zgromadzić bardzo różne grupy głosujących. Nie wiem, czy jest ruchem miejskim w tej klasyfikacji, którą my prezentujemy. Wydaje mi się, że bardzo dużo cech, które ma jego komitet, niezależnie Bielsko-Biała, czy jakoś tak, to jest, pasuje do tej koncepcji, no ale to jest jakby, jeszcze za chwilę chcę do tego jednym słowem wrócić. To, co jest bardzo ważne, no to rzeczywiście wybory prezydenckie inaczej będziemy komentować po drugiej turze. Tak? To znaczy, jeżeli rozstrzygnięcia w drugiej turze będą przeciwko rządzącym, to może się okazać, że ta 40-30 parę procent to nie była żółta kartka, tylko czerwona i panowie, bo to w większości są panowie, zejdą z boiska, bo po prostu okaże się, że reszta głosowała na nie prezydenta, tak? To znaczy przeciwko prezydentowi, tylko głosy się rozbiły, no i dlatego jest ta dogrywka. Trochę żałuję w tym sensie, że nie mamy dyskusji tydzień później. Jeśli chodzi o to, o co pytają Państwo w przypadku ruchów miejskich, to ja mam pewną wątpliwość, zwłaszcza obserwując właśnie miasta te poniżej pierwszej dziesiątki, która jest obserwowana przez media. Otóż tam ruchy miejskie w pewnym sensie istniały zawsze w bardzo szerokim rozumieniu. To nie tylko jako partie lokalne, bo oczywiście możemy mówić, jeżeli taką typologię robimy, to partia lokalna to jest moim zdaniem coś, co jest na przykład zbudowane przez byłych radnych Komitetu Obywatelskiego, którzy są doświadczonymi samorządowcami i żeby uczestniczyć dalej w polityce lokalnej, nie chcieli się zapisać do dużych partii politycznych, tylko sobie zbudowali partię lokalną, która daje szansę reelekcji. Ruch miejski w tym momencie byłby no, pewną grupą outsiderów polityki samorządowej, którzy nie patrzą na to przez pryzmat władzy, tylko właśnie jakiejś istotnej zmiany jakościowej samorządów. I w tym sensie ja bym chciał zobaczyć, po prostu uważam, że zweryfikujemy, czy ruchy miejskie coś wniosły nowego, czy stały się partiami lokalnymi. My mamy bardzo niewielki poziom, że tak powiem, wiedzy tego, co się dzieje między wyborami, to znaczy ani media nie obserwują pracy rad na tyle, żebyśmy mieli dobry materiał, ale też no, bardzo niewiele widziałem badań dotyczących pracy rad miejskich czy rad powiatowych, które pozwalałyby uchwycić te różne style uprawiania polityki, ale mogę powiedzieć, mówię z przykładu wielu miast, że pojawiały się inicjatywy, które jako żywo przypominały ruchy miejskie, chociaż w ogóle nie miały tej świadomości, nie miały jakiej, też gazety, które mogły powiedzieć, że jesteśmy ruchem miejskim i zwykle przegrywały i z partiami lokalnymi, i z partiami politycznymi, albo zostawały dokooptowane, jeżeli ktoś, kto był autentycznym w miarę działaczem społecznym, jakoś istotnym apelem do spraw miasta, był przejmowany najczęściej przez partię rządzącą, partię prezydencką, która na przykład pomagała mu realizować jego fix, tak? Jeżeli był za ruchem rowerowym, ja znałem entuzjastów ruchu rowerowego, zanim to było modne na poziomie Nowego Sącza, to po prostu miasto ileś tam pomocy udzielało, żeby rozmaite imprezy, w cudzysłowie rowerowe, organizować i było klawą, mówiąc językiem klasyka międzywojennego. Dlatego ja mam pewien sceptycyzm. Nie wiem, jak w praktyce rządzenia, jak w praktyce funkcjonowania rad te ruchy miejskie zafunkcjonują, chociaż jest to pewna szansa i pewien bardzo, moim zdaniem, obiecujący element tej części, która jest za zmianą, tak? Nie tej części, która jest za stabilnością i kontynuacją. Ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest kwestia postrzegania przez media polityki lokalnej i regionalnej, bo
Ja bardzo chętnie przyjmę różne ataki na samorząd wojewódzki, że się źle reklamuje, że działa w cieniu, ale nie przypominam sobie przez ostatnie 4 lata wizyty żadnego marszałka województwa, a to są ludzie o bardzo dużym potencjale, w dużym programie ogólnopolskiej telewizji. Nie przypominam sobie tego po prostu. To funkcjonuje w tych jednak będących na marginesie programach telewizji regionalnej, natomiast to jest pewien, znaczy mamy pewien, media centralne cierpią na tak głęboki mentalny centralizm, że on prawie nie pozwala dostrzegać prawdziwych problemów. Jeden z znanych powszechnie komentatorów, ale z chyba litości nie wymienię nazwiska, powiedział niedawno, że w zasadzie nie rozumie, po co są te sejmiki. Przecież mógłby to jakiś urząd centralny w Warszawie dzielić te wszystkie pieniądze na regiony i to byłoby sprawiedliwie i taniej by wyszło. No oczywiście warszawiacy znaleźliby kolejne miejsca pracy, a ileś miejsc pracy na tej prowincji by zniknęło, ale sprawa byłaby uproszczona i nie byłoby tego bałaganu z głosowaniem oczywiście, więc z pełnym szacunkiem, ale wydaje mi się, że mentalny centralizm warto zwalczać metodami łagodnymi, czyli perswazją przede wszystkim. Dziękuję bardzo.